Często zastanawiamy się, czym się różni big od bigu i dzisiaj króciutka odpowiedź w tym zakresie. Oczywiście temat będzie do dalszej rozbudowy w późniejszym terminie, dlatego że jest dosyć obszerny. Są to dwie różne instytucje i generalnie wynikają z tego różne problemy. Zapraszam. Witam serdecznie. Big i Big. Różnica tak naprawdę jednej litery na końcu. Pierwsze to oczywiście Biuro Informacji Kredytowej, a drugie to Biuro Informacji Gospodarczej. O ile Biuro Informacji Kredytowej działa w oparciu o prawo bankowe i informacje, które dzisiaj nam się przydadzą, to przede wszystkim to, że to biuro zostało założone przez Związek Banków Polskich i przez banki komercyjne. Służy do wymiany informacji o kredytobiorcach oczywiście. Mało tego, w odróżnieniu od wszelkiego rodzaju rejestrów dłużników, Biuro Informacji Kredytowej przede wszystkim gromadzi wszystkie informacje i statystycznie 90% informacji w tym biurze to są informacje jak najbardziej pozytywne o kredytobiorcach. W przypadku Biura Informacji Gospodarczej z kolei jest to rejestr przede wszystkim osób, które nie wywiązały się w terminie 30 dni od terminu płatności, 60 dni i więcej od płatności. Jeżeli chodzi o ich zobowiązania, w związku z powyższym figurowanie w BIG-u do najprzyjemniejszych zdecydowanie nie należy. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że są to instytucje tak naprawdę prywatne, ale banki udzielające kredytów to też instytucje prywatne. W związku z powyższym, to co dosyć często się pojawia, to pytanie, jak działają firmy, które czyszczą BIG. I tu warto zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o Biuro Informacji Kredytowej, to nikt go nie wyczyści. Tam dane znajdują się zawsze od samego początku, w jaki sposób zaciągaliśmy kredyt, jak był spłacany, jego terminowość, ewentualnie opóźnienia. Dane te są usuwane z rejestru zgodnie z ustawą prawo bankowe, czyli mamy termin 5-12-letni, ale potem jest jeszcze sama praktyka, czyli ile wstecz dana instytucja finansowa nas sprawdza. Jeżeli chodzi o Biuro Informacji Gospodarczej, bardzo często mówi się, że udziałowcem jest oczywiście prywatna firma związana z grupą Kaczmarski. To też prawda. Natomiast jesteśmy chyba jedynym krajem, gdzie okazuje się, że tylko i wyłącznie pewne działania, które owszem powinny być w gestii samego państwa, są realizowane przez prywatne firmy. I stąd później pytania, które dosyć często pojawiają się u mnie na mailu. Czyli są to pytania na zasadzie, firma windykacyjna wpisała mnie do BIG-u. No nie, do BIG-u firma windykacyjna nie wpisze. Może co najwyżej wpisać firma udzielająca pożyczki, a współpracująca z Biurem Informacji Kredytowej na zasadzie wzajemności. Natomiast firmy windykacyjne, namiętnie, zresztą po to te rejestry były tworzone, wpisują dłużników do Biura Informacji Gospodarczej, czy też na przykład chcąc, że tak powiem, wymusić bardzo często spłatę zobowiązania naturalnego, czyli takiego, które jest przedawnione, czyli to, co my nazywamy, że przychodzi ktoś, żeby opłacić na przykład rachunek za ostatnią wieczerzę, prawda? Sprzed 2000 lat ponad. W związku z powyższym sporo część windykacyjnych żeruje tylko i wyłącznie na tym, że nie podchodzi rzetelnie. Jest to też błąd naszego ustawodawcy, ponieważ sytuacja, w której zobowiązanie jest przedawnione, powinna być jedną z przesłanek ustawowych do zakazu wpisu do Biura Informacji Gospodarczej. Dlatego, że robi się nam po prostu bałagan. Teoretycznie mówimy o tym, że chce się chronić wierzycieli, prawda? Że ktoś powinien wiedzieć, komu pożycza pieniądze. To jest jedna strona. Druga strona, jeżeli prawo cywilne przewiduje instytucję przedawnienia, to powinno również być konsekwentne i uniemożliwiać pozaprawne dochodzenie zobowiązań naturalnych, czyli mówiąc krótko, tych zobowiązań przedawnionych. Ból,
głowy, brzucha, zębów, krzyża, stawów, egzystencji. A może by tak jebać to? Przestań jęczeć i bądź szczęśliwy. Przed uleczem zapoznaj się z treścią ulotki dołącznej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub psychiatrą. Ale i tak każdy ci powie, jebać to. Takich, których już nikt nie może dochodzić przed sądem, czy korzystając z usług tego jakżeż przyjemnego organu. Nie, znaczy, jakżeż przyjemnego organu, miałem na myśli oczywiście komornika, prawda? Patrzyłem w dół pod nogę, czy w coś nie nadepnąłem, nie to, co Państwo mogliście pomyśleć. No ale to drobny szczegół. Tak więc, drodzy Państwo, krótko i rzeczowo, nie należy tych dwóch instytucji z sobą mylić. O ile Biuro Informacji Kredytowej jest czymś, co rodziło się w bólach, byśmy powiedzieli, od 97 roku, później pewne przemiany, zmiany ustawowe, dopuszczenie do tego, aby to działało, i skoro gromadzi wszystkie informacje, to jest to w pewnym zakresie, powiedzmy, coś, co może i powinno działać nawet w sposób dosyć logiczny, byle kto nie dopisze nas tam, na pewno nie dopisze nas tam firma windykacyjna. Natomiast to, że nie spłaciliśmy zobowiązania, no to niejako z automatu tam się pojawi. Natomiast to, co służy do szantażu poszczególnych jednostek, oczywiście mówię o szantażu w takim dużym cudzysłowiem, to właśnie wszelkiego rodzaju rejestry typu BIG, ale również jeszcze inne. Mamy przecież szereg giełd długów i konia z rzędem temu, kto na przykład na takiej giełdzie byłby w stanie kupić zobowiązanie. Okazuje się, że służy tylko i wyłącznie do, w zasadzie byśmy powiedzieli, upubliczniania danych dłużników, czy rzekomych dłużników, bo przecież okazuje się, że część zobowiązań, którymi handlują firmy windykacyjne, to jak pokazują programy interwencyjne typu uwaga, alarm i tak dalej, to nagle okazuje się, że są to zobowiązania, które nigdy nie istniały. Albo są, tak jak powiedziałem, stare jak świat. I może czas, aby Rzeczpospolita Polska w pewnym zakresie jednak unormowała czy ucywilizowała rynek przepływu informacji o własnych obywatelach. Natomiast czy tak się stanie? Chyba mało prawdopodobne. Zwłaszcza, że okazuje się, że tajemnica bankowa w Polsce, czy tajemnica o nas samych, to już czysta, nawet nie fikcja, a po prostu kpina. I mieliście Państwo okazję to zauważyć, oglądając odcinki, na przykład jak skarbówka zajmuje konta, nagle okazało się, że jednak w sposób nieuprawniony brakuje kwestii wykonawczych. I czy ktoś za to pójdzie siedzieć? No przecież nie w tym kraju. To raz. Druga sprawa. O wiele, że tak powiem, ciekawsza, i ten odcinek się pojawi już niejako abstrahując od tego tematu, to, drodzy Państwo, niedawno na kanale wspominałem o takim elemencie, który nazywał się WIBOR, czyli jeżeli chodzi o problemy frankowiczów, to jedno, czy też w tej chwili mówimy problemy banków, to jest jedna sprawa, ale nagle się okazuje, że sąd w Katowicach podważył WIBOR, a to oznacza, że to, że musi być jeden z kolejnych odcinków w tym zakresie, to jest jedna rzecz, bo temat jest bardzo ciekawy i może kosztować nasze polskie banki około 84 miliardów złotych, czyli całkiem miło i sympatycznie. I to chyba tyle w takim odcinku trochę finansowym, patrząc na warunki za mną, to oby tak czuły się zarządy banków, czyli lekko zmrożone. I to tym optymistycznym akcentem. Pozdrawiam Państwa serdecznie, trzymajcie się, no i do zobaczenia w przyszły wtorek, gdzie omówimy już dokładniej kwestie związane z, przede wszystkim, myślę, że z BIG-iem, a BIG zostawimy na inny temat, chociaż on już też się pojawiał w materiale. Tak więc, reasumując, podsumowując, z całą pewnością nie powinniście się Państwo obawiać wpisu do bankowej informacji kredytowej, bo ta niejako działa z automatu. Natomiast jeżeli chodzi o wpis do Biura Informacji Gospodarczej, to tu już może być różnie. Więc
proszę zwrócić uwagę na to, aby nie mylić po prostu tych instytucji i nie dać się naciągnąć na to, że ktoś Państwu wyczyści informacje w Biurze Informacji Kredytowej. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia we wtorek.